Dzień dobry, szanowni widzowie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać nowe kolumny niemieckiego producenta, mianowicie ofertę od Heco. Już raz prezentowałem Wam to, co Heco potrafi zrobić. Mianowicie było to Heco Aurora, czyli kolumny kojarzące się przede wszystkim z energią, z siłą, no i potężnym walnięciem basem. Tutaj jednak, jak widzicie, jesteśmy na łonie przyrody, dużo spokojniej, dużo bardziej kulturalnie i tak też będziemy dzisiaj jednak poruszać się z produktem, który jest dużo bardziej spokojny, dużo bardziej kulturalny, dużo bardziej naturalny. Mianowicie Heco Celan, nowa wersja Revolution 7. Idziemy. Rzadko zwraca się uwagę na to, co jest najbliżej ziemi, najbliżej podłogi, ale tutaj dzieje się naprawdę sporo. Mianowicie dostajecie aluminiowe podstawki, a właściwie to jest takie aluminiowe poszerzenie kolumny, w którą możecie wkręcić albo kolce, albo specjalne śruby zakończone gumową podstawką, tak aby sobie właśnie drewnianej podłogi nie dziurawić. Wygląda to naprawdę dobrze i nadaje to jednocześnie i uroku, i poprawia znacznie stabilność kolumny. A teraz zobaczcie, ile może być życia blisko podłogi, ziemi, gruntu. A na środku kolumny, no jak to w kolumnie, przetworniki. Tutaj macie 4 sztuki. Zasadniczo jest to kolumna trójdrożna, a więc macie jeden przetwornik wysokotonowy, jeden średniotonowy i 2 niskotonowe, czyli razem 4. Wszystkie z tych przetworników są otoczone metalowymi, aluminiowymi obramowaniami z śrubami. Co jest na szczycie kolumny? Przede wszystkim logo Heco oraz trzeba zauważyć, że cały szczyt kolumny jest ścięty. Tak wygląda to naprawdę fajnie, ale niesie ze sobą mały jeden problem, mianowicie w momencie, kiedy wyciągacie kolumnę, odwracacie ją do góry nogami, kiedy jeszcze jest ułożona na swoim stropianie, tak aby wkręcić śruby, to ona wtedy jest ścięta i może się przewrócić, więc w tym momencie zaznaczam, przydaje się druga osoba do tego, aby ogarnąć wkręcenie podstawek oraz kolce do kolumny. Stwierdził się też, że kolumna poza tym, że jest ścięta, ma też nieregularny kształt. Mianowicie można powiedzieć, że jest to podwójnie ścięta kropla. Terminale do podłączenia kabli. Ale ile ich będzie? 2? 4? Nie. Jest ich 5. Ale jak to 5? To jeden za dużo. No już tłumaczę. Jest możliwość podłączenia ich liniowo, czyli że grają na płasko, bądź w drugim ustawieniu jest możliwość podbicia sopranu o 2 dB na zwrotnicę. W mojej ocenie, testując to na różnych wzmacniaczach, jest tylko jedno słuszne podłączenie plus 2. Na 3 różnych wzmacniaczach i na starych calanych i na nowych. Jest lepiej. Myślę, że powiedziałem Wam wystarczająco dużo na temat wyglądu samych kolumn. 120 cm, 30 kg i wysoka dbałość o detale, plus do tego macie do wyboru 3 wersje kolorystyczne. No ale jednak kolumna to nie jest tylko element, który ma ładnie wyglądać, ale też ładnie grać. Także w tym momencie musimy jednak przenieść się do naszego pomieszczenia słuchowego. Nie ściągałem kolumn do środka lasu. Cenimy sobie jednak pewien element spokoju tego miejsca oraz to, że ważą 30 kg po sztuce. Daje 60, z elektroniką będzie 80 i prądu nie ma skąd wziąć, więc idziemy do mnie. W tym momencie możemy posiedzieć, pooglądać i posłuchać w końcu naszych kolumn. Celan Revolution, czyli rewolucja względem czego? No względem poprzedniej wersji kolumn. A które to były poprzednie? Nasz GT czarne, czyli GT302. To był bezpośredni jakby poprzednik, dokładnie serii Revolution. Oczywiście podstawka kontra kolumna podłogowa, ale 302 to są moje prywatne kolumny i są to najbliższe właśnie kolumny do nowej serii
Celan Revolution, więc dzięki temu mogliśmy dokładnie posłuchać i poglądać, co się zmieniło w stare względem nowe. Przede wszystkim pozbyto się już otworów na maskownicę. Maskownica w tym momencie jest na magnes, nie tak jak było w serii GT. Seria GT ogólnie była uznana jako naprawdę dobra, ta wysoka i to jedna z ciekawszych właśnie niemieckich kolumn, które można było mieć w zakresie właśnie do 10 tysięcy, jeżeli chodzi o podłogowe. I rzeczą, którą właśnie zaznaczę najbardziej Heko, którą zmienili w budowie nowych kolumn, jest to właśnie przetwornik wysokotonowy Fluctus. Jest to 30 mm przetwornik tekstylny i założenie było takie, żeby jednak tych wysokich tonów uzyskać więcej, bo w serii GT, czy to były podstawki, czy podłogę, to zawsze było określenie, no fajnie, ale tych wysokich tonów, że to mogłoby być więcej. Więc tutaj dostajemy tych wysokich tonów więcej, ale nadal cały czas w charakterze Heko Celan, czyli że ma być tego więcej, ale spokojnie. Na zasadzie one mają nigdy nie przeostrzyć. Macie ich słuchać naprawdę głośno, ale te wysokie tony mają być oddane w jednak taki sposób cały czas dużo, ale delikatnie. To jest to druga względem wielkości kolumna w ofercie w linii całego Celana Revolution. Kolumna ma sama z siebie 120 cm, masa plus minus 30 kg. Jest to kolumna trójdrożna. Na samym górze przetwornik średniotonowy wykonany z papieru 6,5 cala. Na dole dwa bliźniacze przetworniki niskotonowe 6,5 cala. Tak samo, membrana papierowa, membrana tekstylna, tak jak zaznaczyłem w przypadku kolumny przetwornika wysokotonowego 30 mm z tutaj teraz tak ukształtowanym obramowaniem w kształcie fali dla lepszej propagacji dźwięku, inaczej właśnie niż to było w serii GT. Jest to całkowicie od nowa zaprojektowany przetwornik, rekomendowany moc wzmacniacza od 30 do 350 W, impedancja 4,8 Ohm, podział zwrotnicy 250 Hz oraz 2800 Hz oraz zakres pracy tej kolumny od 21 Hz do 52 kHz. Czyli tak, bardzo wysoko potrafi kończyć, ale w tym momencie pozbądźmy się małych kolumn, pozbądźmy się elektroniki, która mi służyła jako mój punkt odniesienia, czyli mojego starego Onkyo. Bierzemy Heko, bierzemy tego oto magnata z przedwzmacniaczem lampowym. Posłuchamy. Na to, że idziemy na siłownię, to wcześniej stwierdziliśmy, że trzeba nabrać trochę sił, więc przyszliśmy na pizzę. Ale was bardziej prawdopodobnie interesuje moja opinia o Celanie, więc do treści. Czy jest to właściwa nazwa Celan Revolution? Nie, ale to za chwilę. Co o samym Celanie? Są to bardzo ciekawe kolumny, zachowujące jednak wysoki poziom spokoju. Nie są to kolumny, które chcą was przytłoczyć, zaatakować, od razu dać mnóstwo całej swojej energii. Nie, nie, nie. To wszystko jest bardzo poukładane. Po pierwsze, poprzednia seria, czyli Celan GT, były ogólnie oceniane jako wysokiej klasy, fajne, dobrze wykonane, przyjemnie grające kolumny, gdzie głównym elementem było to, że trochę więcej sopranu. Nawet kiedy mieliście ustawienie na zworkach plus 2, część ludzi mówiła, no okej, daj jeszcze trochę więcej. No i tutaj dostajecie troszeczkę więcej, tak jakbyście właśnie mieli te plus 2 jest jakby na zero i dostajecie kolejne plus 2, jakby na tej zasadzie, że tego sopranu jest trochę więcej. Nadal cała góra jest oddana bardzo delikatnie, nie jest ona przeostrzona, w Celanie nie usłyszycie kujących, piskliwych tonów, no po prostu nie. Góra jest bardzo dobrze kontrolowana. Znaczy cały dźwięk jest bardzo dobrze kontrolowany, jak samo bas. Bas w przeciwieństwie na przykład do Aurory, gdzie Aurora cały czas chce podkreślić, ile tego basu posiada go dużo. Tutaj jest, o, właśnie lemoniada, tak, jak się nagadam. Będę mógł się napić, dziękuję. Bas jest, tylko on jest na tej zasadzie, że w momencie, kiedy ma się zaprezentować, on wtedy będzie. Nie jest tak, że kolumna cały czas chce bardzo podkreślić basowość swojego grania. Nie, nie. Gra bardzo równo, bardzo kulturalnie. Kiedy ma być bas, on będzie. Ale nie jest to tak, że cały czas zalewa. Tak samo z tonami średnimi. One są oddane niesamowicie plastycznie, równo,
ale też nie na takiej zasadzie, żeby były natarczywe, że za dużo ich. Jest raczej, w przypadku Celana bym powiedział, że takim słowem bardzo właściwym to będzie powściągliwość, tyle że one nie są w żaden sposób nudne. Wtedy, kiedy one mają zagrać mocniej, ostrzej, szerzej, potrafią bardzo, bardzo to ładnie oddać. Słuchałem tego właśnie z moim Onkiem 950, który mi właśnie robi za mój punkt niesienie do większości jakby sprzętu. Okej, to potrafiło zagrać. Zamieniliśmy na magnata z lampowym przedwzmacniaczem. Nagle przestrzeń urosła, nagle jakby ten cały wokal nam się wydobył. A co się tyczy samego Celana, dlaczego uważam, że nazwa Revolution jest taka trochę nietrafiona? Bo to nie jest rewolucja. Celany poprzedni GT to był dobry produkt, a to jest bardzo dobra ewolucja i poprawione zostało to, co było najsłabszą stroną jakby poprzedniej i tak udanej konstrukcji. Więc bardziej bym powiedział Celan Evolution. Tak? Revolution? Nie. Czasami nie ma co się starać z dobrego produktu na siłę zrobić zupełnie coś innego, bo po prostu można to wszystko popsuć. A tu wyszło całkiem przyjemnie. Tak, pamiętam, że kosztują one 10 tysięcy, ale w tej cenie, przyznam, posłuchać, pójść, zobaczyć, od strony optycznej są niesamowicie ładne. Dziękuję, do zobaczenia.